Witam Was poświątecznie, moi drodzy, bardzo serdecznie i chyba tak jak Wy, tak jak cała y, piłkarska Polska, wyczekuje niczym gwiazdki z nieba y, Wigilię, czy będzie ten przelew na konto y, Wisły Kraków, y, czy też nie, czy nowi właściciele y, w, przeleją te 12 y, milionów y, złotych konieczne y, do 28 grudnia, czy też nie przeleją, co zrobią? Iwanna Li czy pan E, Skośnooki, jak go nazwał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, co swoją drogą jest tutaj w ogóle też już w tej kuriozalnej, pełnej różnych absurdalnych zdarzeń e, historii, też jednym absurdów. Profesor Ugie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, e, prezydent Krakowa Europejskiej Stolicy Kultury od, od, od 16 lat, nazywa partnera potencjalnego wielkiego inwestora panem Skośnookim. No, no, no nie wiem, no, czy wyobrażacie sobie, że m, nazwałby, nie wiem, m, Baraka Obamę panem czarnoskórym, czy jak mawiał Franz Smuda, czarnoskórnym, ale nie o tym, nie o tym. E, zastanówmy się, czy tak jak pisaliśmy, zastanawialiśmy się w przeglądzie sportowym, czy Wisła wyjdzie z mroku, czy te pieniądze znajdą się na kontach piłkarzy, e, na kontach ZUS-u, na kontach tych wszystkich dłużników, e, którzy zapisani zostali w umowie e, między nowymi właścicielami ATS e, Wisła. Sytuacja jest tak kuriozalna, pełna niedomówień, że diabli wiedzą, ale ja myślę, że jednak się znajdą. Wiecie dlaczego? Zaraz Wam wyjaśnię. Po prostu w całej tej historii, no, staram się ją brać na jakoś tak racjonalnie, poddawać analizie. Tak? Po co ci panowie, właśnie pan Wannali, czyli. Nie wiem, członek rodziny królewskiej z Kambodży, szwed, Mac Hartling i jeszcze polski łącznik w tym wszystkim, Adam Pietrowski. Po co mieliby się spotykać z prezydentem Krakowa, omawiać inwestycje potencjalne? Po co mieliby się spotykać z Kubą Błaszczykowskim? Bo w tym wszystkim jeszcze jakąś nadzieją natchnęło mnie to, że to się jakoś wszystko dobrze skończy. Ich spotkanie z Kubą Błaszczykowskim, który, jak napisał Kicker, to jeszcze jest nieoficjalna informacja, ale od 1 stycznia rozwiązuje umowę z VFL Wolfsburg, jest wolnym zawodnikiem na ręku, gdzieś chce grać. Robi to po to, żeby grać w reprezentacji Polski, tak? Żeby już nikt nie miał pretensji do jego wuja Jerzego Brzęczka, że go. Powołuje tylko ze względu na koneksje rodzinne. No po prostu wiadomo, piłkarzowi potrzebny jest rytm meczowy. Szacunek deklarował jeszcze e, szefowej poprzedniego zarządu, e, pani Sara Pacie, że jest gotowy nawet w tych ciężkich chwilach grać dla wisły za darmo. Teraz się spotkał z nowymi właścicielami wisły, żeby poznać ich intencje, tak? No musi grać, tak? Ekstraklasa rusza 8 lutego. No, on musi wiedzieć, na czym stoi. Ma inne opcje. Poza tym Pewnie, dlaczego miałby grać, nadal podtrzymywać tą, to swoją deklarację i grać za darmo, tak? Jak już są nowi właściciele, bardzo bogaci, chcą tu inwestować w tereny w, w Krakowie, wokół Krakowa, w Myślenicach, prawda? No, takie deklaracje przynajmniej składają, tak? Teren koło Błoni, gigantyczne tereny, 6 hektarów, prawda? Chcą tam budować hotele dalej. więc dlaczego człowiek za swoją pracę nie miałby być wynagradzany, zawsze jestem za tym, żeby nagradzać, więc tutaj też nie ma się co trzepiać koło Błatrzykowskiego, że o, deklarował, że za darmo, a teraz to no, będzie grał, będzie w ogóle ikoną Wisły, twarzą, tak, może nawet kimś, kto przyciągnie jakiś innych y, y, inwestorów czy też y, sponsorów, jak najbardziej. Y, na, piłkarz, który zagrał najwięcej meczów reprezentacji Polski, jego powrót do ekstraklasy to będzie to była, be, mega, mega y, historia, pozytywna i dla ekstraklasy, i dla, y, y, dla Wisły. No ale z tego, co słyszę, co mówi sam Kuba, tam nie rozmawiano o żadnych szczegółach, ani o jego wynagrodzeniu, ani o zasadach, na jakich by miał grać. Prawdopodobnie panowie złożyli te same deklaracje, no, że, że będzie dobrze, tak? że pogadamy yy, w styczniu, te same deklaracje co prezydentowi yy, Krakowa, co było, yy, w ogóle cała ta wizyta no, była kuriozalna, tak? ten Wanna Lee, który się zasłania, zasłania parasolką, bo ma światłowstręt i kamerowstręt, ale potem pozuje przecież z prezydentem Krakowa tam i nie, i nie ma żadnego żadnych wstrętów. Nie, jak mówi prezydent Majchrowski, nie pokazano tam żadnych dokumentów, tak, tylko raczej jakieś zdjęcia, fotografie, że gdzieś w Chinach w Akademię Piłkarską wielką, tak, 2,5 tysiąca dzieci tam trenuje, więc chciałby to też zorganizować też tutaj w Krakowie. W ogóle wszelkie te deklaracje, jakie padają, po poddaniu ich weryfikacji, okazało się, że coś tutaj w ogóle się nie do końca ze sobą skleja, tak? Miał inwestować w Manchester City, w, inne, w dziesiątki innych klubów, w czeskie kluby. Okazało się, że ani Sparta, ani Slavia Praga, ani Banik, że to wszystko nie tak do końca. No po prostu jest chaos informacyjny wynikający z tego, że... Pan Wannali w ogóle sam nie zabrał jeszcze głosu. No, zasłaniał się przed, przed nami, dziennikarzami, parasolką. My nie znamy jego intencji. On nic nie powiedział. Nie, nie wiemy tak naprawdę, kim on jest. Yy, on on, on yy, nie zabrał głosu. Ma to zrobić dopiero po, mm, po przelaniu tych, yy, tych pieniędzy. No, ale... Zastanawiam się, po co im by była taka chódzpa, tak, po co te, yy, te deklaracje? No, oczywiście znam wielu, yy, mam znajomych z Krakowa, którzy są bardzo sceptyczni, bo przypominają, że yy, część, że, że firma ta, ta, ta tego drugiego inwestora, czy, posiadającego 40%, teoretycznie yy, własności w wiśle. Czyli Nobel Capital Partner mieści się w sklepie z cygarami, nawet widziałem, że już teraz to się stało miejscem pielgrzymek w Londynie, że chodzą tam y, internauci robić sobie fotki na tle tego, y, na, 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 na tle tego, y, witryny tego sklepu y, z, cy, z cygarami, że tu Vanna Lipsch był tanimi liniami, y, to wszystko nie musi mieć znaczenia, po co to robią, tak, znaczy... Trochę nie, nie, nie mogę zrozumieć tutaj dwóch rzeczy. Albo są inwestorami, on jest inwestorem budowlanym. Tak? Jak chce inwestować w Krakowie, niech inwestuje w Krakowie. Po co mu do tego Wisła? Po co zaczyna od Wisły, od rozbudzania nadziei, kibiców? Jakby nie jest mu to w pakiecie potrzebne. I tak będzie musiał wydać te 100 milionów złotych na te sześć, hektarów wokół Wisły, jeżeli by chciał tam cokolwiek budować, yy, mówi, że chce inwestować w ogóle w całej Małopolsce, tak, tam padają myślenice. Tu co prawda na terenach telefoniki. Telefonika tłumaczy, że nic w ogóle nie było żadnych rozmów, oni pierwsze słyszą, że ktoś miałby od nich kupić tereny, co, jak i za ile, tak? Więc yy, Michał Trela, nasz yy, korespondent przeglądu sportowego z Krakowa zwrócił mi uwagę, bo on analizował, jak to wyglądało yy, w w Genui, gdzie, gdzie też się pojawił Wanna Lee, i właściwie jest tutaj trochę taki, taka strategia genueńska realizowana. Tam też on. Vanna Liza deklarował, że chce kupić Genoę, tak? To, w której gra Krzysztof e, Piątek. Ale uzależnia to od spotkania z burmistrzem Genui i też spotkał się, pokazał jakieś zdjęcia akademii, inwestycje, chce inwestować w mieście, w porcie e, Genujskim, ale też w ogóle w całej Ligurii. Trochę tak jak tutaj, w Krakowie, no, ale na tych deklaracjach się e, skończyło. Nie chciałbym, żeby się okazało, że ta Wisła pojawiła się tutaj. Dla zyskania życzliwości. No, wiemy, że tu jest klub w potrzebie, to może mu e, pomożemy, a może to tak, tak to właśnie jest. tak? Słuchajcie, no te, te 12 milionów złotych to jest tak naprawdę 3 miliony euro. Przy tej skali inwestycji, jakie tu jeszcze mogą zaistnieć, to naprawdę nie są e, duże pieniądze. Pytanie tylko, e, czy. E, Skąd, skąd ta wisła się, się, się wzięła w ty, przy tym pomyśle? Yy, znaczy, nie jest tak, że jakby życzliwość wobec wisły. Po tego, po ty, tych potencjalnych inwestorów otworzy im jakiekolwiek drzwi sprawi, że ktoś im da jakieś tereny za darmo do, do, do inwestowania no nie, no tak to tutaj w Polsce nie, nie działa i wielu już prze, przekręciło się na tym potencjalnych inwestorów, pamiętacie Sabri Begdas w Szczecinie no i wiele, wiele wiele było takich historii w Polonia, Warszawa, ludzie się przyklejali do klubu, obiecywali złote góry, ale tak naprawdę życzy, liczyli na życzliwość prezydentów miast burmistrzów, jeśli chodzi o te tereny. Te tereny nigdy nie trafiały do nich i oni się z czasem wy, wycofywali z inwestycji. Tutaj liczę, że to nie jest ten scenariusz, że jakiś oni mają plan, tylko oni mi nie mówią. Tak, chciałbym usłyszeć, mieć jakiś punkcik zaczepienia. Tak, o, tu dobrze kombinują, tu wejdą Wisłę, a tutaj. No, na razie mi się to wszystko nie spina. Więc czekamy. Notabene, zastanawiam się, jak to technicznie będzie wyglądać, że co? Jutro właściwie to się powinno wydarzyć. W tym momencie, tak, no bo jeszcze zanim te pieniądze, bo jest też pytanie, czy te pieniądze muszą wyjść 28 lutego, czy już trafić na konta i na, czy pytanie, czy na jedno konto yy, Wisły-Kraków, nie, nie, one 28 grudnia muszą się znaleźć na kontach, tak zwanych licencyjnych dłużników, czyli piłkarzy, czyli zaległości wobec ZUS-u i tych wszystkich wpisanych tam e, do tej umowy. Czyli rozumiem, że 28 rano na przykład y, y, Rafał Pietrzak czy, czy, czy Maciej Sadlok, klik, 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 będą klikać na swoich smartfonach czy na, na, na laptopie. Jestem przelew, nie jestem przelew. Kto, widziałem, że tutaj internauci y, się nama zastanawiali, namawiali, może gdzieś czy live zróbmy tutaj sprzed banku, na który te pieniądze wpłyną. No nie, no, no nie te czasy, słuchajcie, że tu ktoś przyjedzie z jakimś czekiem. Tak, no, ale z drugiej strony, czy, jak to będzie? Wanna Lee wraz z panem Hartlingiem i, 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 i Pietrowskim usiądą i, i zobaczą, że tutaj mm, Boguski tyle i tyle, pik, 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 wklepią numer konta i wyślą. Jest to, jest, to, jest to pytanie, na które będziemy starali się klikać, klikać e, portale, czekać na Twitterze, kto pierwszy e, e, liczę, że z taką radosną informacją się zgłosi. Właśnie tutaj e, Maciej Sadok, bo on e, mm, nie wiem, czy czytaliście na Przeglądu Sportowego, taka bardzo mm, poruszająca rozmowa z Izą Koprowiak, w której powiedział, że on już dawno mógł złożyć to wezwanie do zapłaty. Ale Wisła jest dla niego czymś więcej niż klub. To nie jest zwykły zawód, granie w piłkę dla, dla Wisły, to jest coś więcej i dlatego oni czekają, zwlekają, zwlekają i tych Wezwań do zapłaty nie złożyli, więc chciałbym takiego radosnego z jego strony zobaczyć tweeta czy wpis na Facebooku. Jest kasa, całe 6 miesięcy spłacone, bo też to jest ważne. Nie część, nie za 3 miesiące i dalej jedziemy, zobaczymy. Cała kasa, wszystkie te długi, całe te 12 milionów musi być spłacone. A jeśli zostaną, czego z jednej strony wiśle życzę i całej naszej piłkarskiej społeczności, no to dopiero zaczną się mnożyć pytania, co dalej. No bo. Yy... Wszystko można powiedzieć o, o, o tych nowych inwestorach, tylko że nie są inwestorami wiarygodnymi. Póki co wszystko to są słowa, słowa przeróżne, sprzeczne ze sobą. Niektóre budzące zdumienie, jak to, że Wanna Lee inwestuje w Krakowie, bo znał Karola yy, y Wojtyłę. Tak? Yy. Jeszcze znał paru innych osób: pan Pietrowski, Zbigniewa, Bonika, Radosława Matusiaka. Na razie same zaprzeczenia. Ci, którzy mogą, żyją jeszcze, no to nie są w stanie sobie tego przypomnieć, Ale z kolei czytałem też wypowiedzi piłkarzy w stajni pana Pietrowskiego, który jest agentem piłkarskim mieszkańcem w Berlinie, że nigdy ich nie oszukał, że zawsze dotrzymywał słowa. Że, że, że im pomógł, że im pomógł przy zmianach e, klubu. Więc słuchajcie, no, liczę, że to się wszystko dobrze y, skończy. Do, do, bo wierzcie mi, że to nie jest tak, że jak czytam na Twitterze, że Warszawka tutaj źle, rzeczywiście. Nie. Życzę bardzo dobrze. Wierzcie mi, że im silniejsza będzie Wisła, im większa rywalizacja z Lechią, z Legią, z Lechem. Tym lepiej dla nas mediów. Ja po prostu dobrze życzę Wiśle z racji jej e, historii ponad stuletniej, ale też życzę dobrze ekstraklasie. Dla, ekstra dla nas mediów będzie tym więcej do pisania. Nowe transfery. Przecież według deklaracji e, Wisła ma rywalizować jak równy z równym z Barceloną i Realem Madryt. No to wyobrażam sobie te mm, kolejne e, transfery i, 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 i po prostu. Z medialnego punktu widzenia będzie Liga z Wisłą ciekawsza. Liga bez Wisły to byłaby tragedia. Dlatego liczę, że niczym prezenty dzieci pod choinką, w skarpetach czy pod choinką znajdą piłkarze i pozostali dłużnicy. Pieniądze od nowych właścicieli Wisły 28 grudnia. Na swoich kontach, żeby tu nie było historii, jak nie wiem, z transferem Dawida Deheja z Manchester United do Realu. Pamiętacie, co tam maile przyszły za późno, ci tym wysłali, ci tamtym odpowiedzieli. Tu gdzieś fax utknął i w końcu okazało się, że tam o parę minut Real się spóźnił ze zgłoszeniem Deheja w Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej i spławra się rypła i do dzisiaj Deheja gra w Manchesterze United. Zresztą Ostatnio y, całkiem niezłe występy, od kiedy w drużynie pojawił się Olegunar Solskier. Więc liczę tutaj, że te skarpety piłkarskie się zapełnią 28 grudnia, i dopiero się zacznie nowa odsłona. No to co dalej? Słuchajcie, co ci właściciele tutaj tak naprawdę teraz zarządzą? Ale tego Wiśle i nam wszystkim życzę.